Wdzięczność naszemu drogiemu i ukochanemu Bogu za kolejny błogosławiony dzień. Dziś Bóg ma dla Ciebie bardzo interesujące słowo. Mój ukochany Synu, chcę, abyś wiedział, że mówię bezpośrednio do Twojego serca. Nie musisz, mój Synu, martwić się o niemożliwe zadania, ponieważ zajmę się nimi, tak jak wiatry i burze słuchają mojego rozkazu. Podobnie burze wątpliwości w Twoim sercu znajdą pokój. Przyjdź do mnie teraz, a ja przyniosę Ci odpoczynek, którego szukasz. Uspokoję niespokojne myśli i lęki, które niepokoją Twój umysł. Synu, już teraz zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli wierzysz, że mam moc, aby to zrobić i o wiele więcej. Pragnę dla Ciebie pokoju w Twoich dniach oraz spokoju w Twoich nocach. Jesteś błogosławiony ponad miarę, ale czasami zaniedbujesz te błogosławieństwa, nadając większą wagę lękom, które nigdy się nie zrealizują, lub ludziom, którzy nie mają nad Tobą władzy. Niech pozostanie spokojny, nie zwracaj uwagi na plotki, groźby ani wiadomości od innych, bo to ja trzymam Twoje przeznaczenie w moich rękach. Synu umiłowany, nawet jeśli tysiące wystąpią przeciwko Tobie, nawet jeśli będziesz musiał zmierzyć się z konsekwencjami własnych błędów, nie bój się. Jesteś moim umiłowanym Synem, a ja ochronię Cię przed złem. Nawet pośród chaosu, gdy ci wokół Ciebie stracą nadzieję, bądź silny i nieustraszony. Nigdy Cię nie opuszczę. To jest głębokie świadectwo mojej miłości do Ciebie. Mówię do Ciebie w tej chwili, docieram do Twojego serca i poruszam wątpliwości, które dręczyły Twój umysł przez tak długi czas. Synu, kocham Cię i pokazuję Ci to w tej chwili. Przemieniam blizny, które pozostawili inni, ból, który znosiłeś na swoich rękach. Wiedz jednak, że wszystko, przez co przeszedłeś, nie poszło na marne. Dziś posiadasz siłę, mądrość i dojrzałość, aby słuchać i walczyć za tych, których kochasz. Twoje wyzwolenie nadeszło, a Ty jesteś gotowy, aby być naczyniem mojej miłości, niosącym moje światło tym, którzy są w ciemności. Wpisz w komentarzu 1111, jeśli wierzysz w Boga. Jednakże, mój Synu, Twoi wrogowie są świadomi Twojego potencjału, dlatego starają się sprawiać problemy i odbierać Ci pokój. Jeśli pozwolisz, by zakłócili Twój sen lub utracisz wiarę i wpadniesz w strach i niepokój, te uczucia mogą ponownie Cię zdominować. Ale pamiętaj tę prawdę, moja miłość do Ciebie jest niezliczona, moja miłosierdzie jest nieskończone, a mój Duch Święty nie pozwoli, abyś został skrzywdzony. Uwierz, że nawet jeśli potkniesz się i upadniesz, ja Cię podniosę. Nie myśl ani przez moment, że odwróciłem od Ciebie wzrok. Jeśli wpadniesz w pułapki swoich wrogów, uratuję Cię. Jeśli Twoja wiara zachwieje się, a Twoje serce napełni się negatywnością, będę dalej walczył o Ciebie, oczyszczając Twoją duszę moim słowem. W Psalmie 121, wersety 1 i 2 podnoszę oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Te wersety zachęcają nas do refleksji nad źródłem naszej pomocy, początkiem naszej nadziei i fundamentem naszej wiary. Psalmista zaczyna od patrzenia na góry, może symbolizujące wyzwania i przeszkody, które przed nami stoją. Pyta, skąd przyjdzie mi pomoc? Pytanie, które odbija się echem w naszych sercach w chwilach niepewności, utrapienia i trudności. Jednak odpowiedź samysty brzmi jasno i z ufnością, pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Tutaj znajdujemy głęboką prawdę, która przekracza granice ludzkich okoliczności. Nie ma znaczenia, jak wysokie są góry przed nami, nie ma znaczenia, jak trudna jest droga, którą kroczymy, nasza pomoc nie pochodzi z naszej siły ani mądrości, ale od Stwórcy nieba i ziemi. Gdy patrzymy na te wersety, jesteśmy wezwani do refleksji nad naturą naszego Boga. On jest Bogiem, który nie tylko stworzył niebo i ziemię, ale który nadal podtrzymuje całe stworzenie. On jest Bogiem, który jest ponad wszystkimi górami i poza wszystkimi okolicznościami. Kiedy czujemy się zagubieni, zmęczeni lub przytłoczeni, możemy ufać, że Pan jest naszym schronieniem i twierdzą. Jako wspólnota wiary jesteśmy wezwani do podniesienia naszych oczu ponad widzialne góry i skierowania ich ku niewidzialnemu Bogu, który obiecuje być naszym wsparciem w czasach próby. Spójrzmy na Niego z wiarą, wiedząc, że Jego wierność jest niewzruszona, a Jego miłość jest niekończąca. Niech te wersety z Psalmu 121 staną się dla nas czymś więcej niż tylko słowami na stronie. Niech będą stałym przypomnieniem, że nasza pomoc pochodzi od Pana, Stwórcy nieba i ziemi. Niech w każdej chwili możemy Mu ufać, znaleźć schronienie w Jego ramionach i kroczyć z pewnością, że On jest naszą skałą i odkupicielem. Wpisz w komentarzu: Bóg jest moją pomocą, aby potwierdzić i otrzymać święte słowo od Pana. Bóg mówi: nie pozwolę, by cokolwiek oderwało Cię od mojej miłości, ani miecze, ani noże, niedostatek, ani choroba, konflikty, ani niebezpieczeństwo. We wszystkich tych rzeczach już jesteś zwycięzcą. Odszedłeś od zła i oddałeś swoje serce mnie, otwarcie wyznając swoją wiarę we mnie jako swojego Zbawiciela i Obrońcę. Twoja lojalność jest niezachwiana, w przeciwieństwie do tych, którzy narzekają i odrzucają mnie, gdy napotykają trudności, wyrażając swoje frustracje w sposób lekkomyślny, nie zważając na moją miłość. Ty stoisz wśród niegodziwych i nadal modlisz się za nich. Nie pozwól, aby lekceważenie mojego słowa miało na Ciebie wpływ. Idź naprzód, wytrwaj, nie zatrzymuj się tam, gdzie jesteś dziś. Błogosławię Cię niesamowitą siłą, idź pewnie, stawiając czoła wrogom i wyzwaniom, które pojawiają się na Twojej drodze. Dorosłeś, jesteś odważny wśród odważnych, mistrzem wśród mistrzów. Rozpoczynaj każdy poranek rozpalając swoją wiarę moim słowem, przedstawiając swoją wiarę i prośby przede mną. Pamiętaj, że dla mnie nic nie jest niemożliwe, jestem przy Tobie, gotowy, by Ci pomóc we wszystkim. Zachowaj spokój i ciesz się moim pokojem, bo wkraczasz w nadprzyrodzone życie. Mój synu, przyjdź, wołam Cię, Twoje miejsce jest tutaj w mojej obecności. Kiedy uklękniesz i będziesz się modlił, z wiarą, czcią i szacunkiem, moje zastępy przyjdą Ci na pomoc. Dziś nakazuję, abyś pozostał spokojny. Niech Twoje serce się nie niepokoi, znajdź pocieszenie w miłosnym objęciu, które Cię otacza. Powiedz mi, że je przyjmujesz, bo wybrałem Cię, aby Ci błogosławić. Wołałeś o pokój, spokój wiele razy, a ja Ci je udzielę. Zachowaj moje słowa w swoim sercu i pamiętaj o nich, gdy wróg jak ryczący lew będzie próbował Cię pożreć i wystawi Twoją wiarę na próbę. Napisz w komentarzu 2222, aby potwierdzić Pana. Mój głos jest Twoim przewodnikiem, Twoim duchem. Gdy przyjmujesz moje słowo, oświetla ono Twoją drogę i daje Ci siłę, by pokonać każdą sytuację. Żaden wróg Cię nie skrzywdzi, jeśli pozostaniesz czujny z moim słowem na ustach i w swoich myślach dniem i nocą. Kiedy niegodziwi powstaną przeciwko Tobie, nie lękaj się, ja dam Ci siłę, a gdy wypowiesz te słowa z wiarą, wszyscy źli uciekną. Twój dom będzie wolny od nędzy, niedostatku i choroby. Dlatego przychodzę do Ciebie i wylewam moje serce, pamiętając, że Ty, Panie, jesteś moim schronieniem, godnym mojego zaufania we wszystkich chwilach. Jednym ze sposobów na zwiększenie mojego Zaufania do Pana jest częste mówienie Mu: ufaję Tobie, Panie. Mówienie tych afirmacji zaufania ogromnie rozświetla mój dzień, oddalając ciemne chmury zmartwień. Panie, zawsze robisz coś nowego, więc będę uważny na wszystko, co dzieje się w moim życiu. Proszę, otwórz oczy mojego umysłu i serca, aby mogłem dostrzec liczne możliwości, które Pan umieścił na mojej drodze i chroni mnie przed wpadnięciem w tryb życia, w którym widzę tylko te same stare rzeczy, pomijając nowości. Uczę się, że Ty, Panie, możesz otworzyć drogę tam, gdzie wydaje się, że nie ma żadnej drogi. Z Tobą wszystko jest możliwe. Napisz Amen, abyśmy mogli kontynuować. Bóg wciąż zachęca Cię do szanowania wszystkich, nie lekceważ nikogo, niezależnie od wieku lub błędów z przeszłości. Nie osądzaj tych, których przebaczyłem, wspieraj i pomagaj tym, których kochasz. Rośnij w tym, a ja Cię jeszcze bardziej pobłogosławię, ponieważ pragnę wylewać błogosławieństwo na innych przez Ciebie. Rzeki żywej wody będą płynąć z Twojego serca do tych, których spotkasz na swojej drodze. Doświadczą cudów, znaków i uzdrowień przez Ciebie. W Twoim uśmiechu znajdą nadzieję, której szukają. Nawet ci, którzy mnie nie znają, dostrzegą, że jestem prawdziwy. Jak okazałem Ci miłosierdzie, tak rozciągnę je na wszystkich, którzy odwrócą się od zła i przyjdą do mnie z szczerym sercem. Dziś napełniam Cię miłością, rozpraszam ciemne chmury rozpaczy i przykrywam Cię cieniem mojej łaski. Wyjdź z domu, spójrz w niebo, podnieś ręce i ogłoś światu, że jestem Twoim pasterzem, Twoim dostawcą i że ufasz mi całym sercem, wiernie podążając za moimi słowami aż do końca. Uczyń to teraz, przyjmij to namaszczenie uzdrowienia, poczuj siłę, którą Ci daję i nie bój się ani nie męcz się. Idź naprzód, dzieląc się moim słowem i zachowaj wdzięczność w swoim sercu za wszystkie błogosławieństwa, które na Ciebie wylewam. Powiedz mi, że je przyjmujesz z miłością. Jeśli czujesz miłość i opiekę Boga, Bóg zawsze mówi do Ciebie. Widzę, że walczysz, nie możesz spać, myśli burzą się w Twoim umyśle. Wiedz, że nie musisz się bać, bo jestem z Tobą, rozpraszając cienie Twojej przeszłości, uwalniając Cię od ciężarów Twoich grzechów i uzdrawiając rany, które wciąż pozostają. Łańcuchy, które kiedyś Cię więziły, są teraz na zawsze zerwane. Spójrz w przyszłość z wiarą, bo zawsze jestem przy Tobie, nigdy Cię nie opuszczę. Przyjmij moją prawdę, ponieważ kocham Cię tak głęboko, że poświęciłem się na krzyżu i zmartwychwstałem z mocą, abyś mógł mieć życie wieczne. Ufaj moim obietnicom, poprowadzę Cię właściwą drogą i zamknę drzwi, które prowadzą do błędu. Zbliż się do mnie z niezachwianą wiarą, a zapewniam Cię, że moja łaska będzie Ci udzielona. Nigdy nie jesteś sam ani zagubiony, jestem tylko na modlitwę od Ciebie. Czekaj z ufnością na błogosławieństwa, których szukasz, ale jeszcze nie otrzymałeś. Wiedz, że wkrótce będą w Twoich rękach. Przyjmij moje słowo i uwierz, wołaj do mnie z całego serca, a ja Ci odpowiem. Wzmocnię Twojego ducha, aby burze życia nie zachwiały Tobą łatwo. Pozostaniesz niezachwiany, bez strachu przed kłamstwami, fałszywymi wiadomościami, obelgami czy pustymi groźbami. Synu, jeśli Ci powiem, uwierzysz, nie jesteś słaby, jesteś silny, uwolnij się z więzień, które inni zbudowali dla Ciebie. Uwolnij się od winy za grzechy przebaczone, oczyść swój umysł z niepotrzebnych konfliktów i nie pozwól, by negatywne emocje zapuściły korzenie. Zostaw za sobą urazę i przebacz tym, którzy Cię zranili, nie skupiaj się na przeszłości. Twoja przyszłość jest w moich rękach, zapewnię, że Twój wybrany cel zostanie spełniony. Cuda rozwiną się w Twoim życiu, a Twoja rodzina również rozkoszować się będzie moją miłością. Twój dom jest chroniony przez potężną krew, która przebaczyła Twoje grzechy. Złóż swoją wiarę we mnie, otwórz swoje usta, a ja dostarczę Ci pożywienia jak miód ze skały i nasycę Cię najlepszą pszenicą. Moje obietnice płyną do Ciebie codziennie i zawsze jestem gotów dać Ci więcej. Wypełnij się tymi słowami, które przynoszą pokój, weź tarczę, która chroni Cię przed napaściami zła. Niech Twoja rodzina przyjmie moje obietnice i poczuje piękno łaski, otaczającej ich serca, przynoszącej im pokój dzień po dniu. Dokonam cudownych czynów, które mogą wydawać się niemożliwe dla Ciebie, zapewnię zdrowie, zaopatrzenie, wolność i dobrobyt tym, których kochasz. Wpisz 4444, aby to rościć z całą swoją wiarą. Synu, kto jeszcze może dać Ci tę nadprzyrodzoną radość? Kto jeszcze rozumie Twoje myśli i zna Twoje prawdziwe potrzeby? Kto jeszcze może wypełnić Cię tą miłością, uzdrawiającą i spokojną? Czy nie jestem to ja, który ofiarowałem moje życie na krzyżu i zmartwychwstałem, aby dać Ci zbawienie? Jestem autorem Twoich dni, architektem Twojego przeznaczenia i przyszłości. Nic nie jest poza moim zasięgiem. Wielu słyszy kłamstwa świata, wierząc, że ich nie kocham, że jestem gotów ich ukarać. Ale ja mówię o mojej miłości, a oni wątpią, wolą fałszywe pojęcia, które trzymają ich uwięzionych w rozczarowaniu. Ale Ty, mój drogi Synu, słuchasz mnie teraz, a to oznacza wielkie i cudowne rzeczy dla Ciebie i Twojej rodziny. Napisz: wierzę, mój Panie, aby potwierdzić modlitwę końcową. Umiłowany Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Tobą z sercami przepełnionymi wdzięcznością i chwałą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś Bogiem, który rozwiązuje wszystkie nasze problemy, który zna każdy szczegół naszego życia i który opiekuje się nami z niewzruszoną miłością. Dziś nasze serca przepełniają się wdzięcznością za odpowiedzi, które dostarczyłeś na nasze modlitwy. Pokornie uznajemy, że Twoja mądrość jest nieskończona i nawet gdy nie do końca rozumiemy drogi, które wybierasz dla nas, wiemy, że wszystkie Twoje plany są doskonałe. Dziękujemy zwłaszcza za cenny dar Ducha Świętego, który prowadzi nas na wszystkich naszych drogach. Jest pocieszające wiedzieć, że nie kroczymy sami, ale że Duch Święty jest z nami, oświetlając naszą drogę, wzmacniając nas w momentach słabości i przypominając nam Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci za pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, za ten pokój, który tylko Ty możesz dać pośród burz życia. Znajdujemy schronienie w Tobie, wiedząc, że jesteś naszą niezachwianą skałą. Dziękujemy Ci za udzielanie nam pokoju, który przewyższa okoliczności, pokoju, który emanuje z Twojej stałej miłości i nieporównywalnej obecności. Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za to, że kochasz nas bezwarunkowo. Twoja miłość jest kotwicą, która podtrzymuje nasze dusze, światłem, które rozprasza ciemność i siłą, która umożliwia nam kochać innych tak, jak Ty nas kochasz. Pomóż nam odzwierciedlać tę miłość wszystkim wokół nas, aby świat mógł zobaczyć i uwielbiać Twoje święte imię. Przyjmij, Panie, nasze podziękowania i uwielbienie jako miłą wonność przed Twoim tronem. Wciąż kształtuj nas na swój obraz, uzdalniaj nas do bycia narzędziami Twojej miłości i łaski na tym świecie. Modlimy się w imię Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.